Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku z My Time at Porsche. I moi drodzy, tutaj małe takie, tam nie ogarnąłem się i zaczynamy w tym miejscu, bo zdupiłem trochę nagranie. Ale moi drodzy, dzięki wam oczywiście standardowo za wszelakie komentarze. Właśnie, dostaliśmy, widzę, zadanka i... nauczyliśmy się Forge'a. Spoczko, to będziemy musieli dzisiaj zanieść zapewne kolejną porcję datadisków i zobaczmy, o co chodzi z tym Forge'em, bo aż sam jestem bardzo, bardzo ciekaw. Także słuchajcie, dzisiaj też, jeżeli chodzi o nasze poczynania, dzisiaj będziemy mieli randkę z Merlin, więc tutaj też już poczytałem tam, co tam mi pisaliście właśnie odnośnie zamawiania, ogarniania i tak dalej, więc mam wielką nadzieję, że nam się to uda. I mamy Forge'a, czyli to jest, jeśli dobrze się orientuję, to jest kuźnia, coś w tym stylu, więc będziemy tutaj troszeczkę rzeczy potrzebować. Teraz tak, czy zrobiły nam się całe hardened clay? Bo to też jest ważne, czekajcie, pierwszy to wszystko posortujmy. Carving knife. Szczerze powiedziawszy, średnio nam potrzebne, no ale dobra. Kolejną rzeczą też jest to, że pisaliście mi odnośnie tego, że nie mam wystarczającej ilości warzyw i owoców, więc to też będziemy musieli dzisiaj jakoś poogarniać. Mam nadzieję, że uda mi się porobić small planter boxy. Czekajcie, bo ja tu szukam, kurczę, tego. O, mamy, dobra, czyli mamy 10, więc będziemy w stanie to dzisiaj jeszcze oddać, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeszcze kolejna rzecz, zważywszy też, że mamy właśnie randkę z Merlin, to będziemy musieli zabrać jedną bardzo istotną rzecz, czyli jeden silicon chipset, bo to też jest ta rzecz, którą ona lubi na randkę, więc myślę, że ogarniemy, a jak randka przejdzie i się tu wszystko będzie ogarniało, no to oczywiście zobaczymy sobie i wszystko wyjdzie i tak w praniu. Dobra, czyli tak, small planter boxów troszeczkę możemy porobić, więc myślę, że zrobię maksymalnie 8, czyli zrobimy teoretycznie wszystkie. No i będziemy siać to, co jest nam gdzieś tam potrzebne. Czyli tylko teraz tak, ja bym chciał to jakoś tak poumieszczać, żeby to, wiecie, się jakby trzymało. Cyk. 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 No tylko to jest 8, to jest chyba za dużo nawet. 2. Dobra, może być. Teraz tak, jak tutaj jest, jeżeli chodzi o nawóz, wszystko jest na razie w porządku. Dzięki też, że pisaliście mi odnośnie tych drzewek, bo ja oczywiście standardowo, wiecie, nie ogar, więc bywa różnie. I na pewno tak, zrobimy sobie jeszcze fertilizer i potrzebujemy, widzę, powoli, malutkimi kroczkami będziemy potrzebować właśnie animal kupy, że tak powiem, więc będziemy musieli to ogarnąć. Dobra, tylko teraz tak, chciałbym, czekajcie, kurczę, nie pamiętam, teraz nie mogę sprawdzić za bardzo komentarzy, ale jeżeli dobrze pamiętam, pisaliście mi odnośnie na pewno dyni i chyba bambu papaja? Poczekajcie, ja sobie tutaj sprawdzę może komentarze, mam nadzieję, że... Mam, czekajcie. Ale mi powinien zrobić więcej planter boxy, zasadzić... Nie mamy zapasu dyń i bambu papai. I dobrze, gdyby było też posadził chili. Wszystkie te nasiona znajdziesz u Sofii. Tylko, że wiecie co? Bambu papaja... Jeżeli dobrze się ogarniam, to jest to, a to rośnie w dosyć dużych ilościach tam na tej jednej z farm. W sensie, Boże, tam na tej jednej farm. Koło tutaj ruinek, więc nie wiem w sumie, czy jest sens tego sadzić, jeżeli mogę to pozbierać. Tak, wiecie, nie jestem na 100% pewny, no ale dobrze, ogarniemy. Teraz tak, mamy 8, to słuchajcie, ja myślę, że posadzimy sobie tutaj 4 dynie, może nawet 5 ich posadzę, to posadzimy, słuchajcie, albo dobra, posadzimy 6 i 2 chili, mam nadzieję, że to nie będzie miało jakiegoś takiego, wiecie, złego wpływu. Dobra, teraz, nie, ja tu nic nie chcę robić, ekwipunek, bla, potrzebuję nawóz, i miałem wam jeszcze pokazać zakładkę social, więc pokazuję, proszę bardzo. Nie wiem, czy jest sens pokazywania wszystkiego, ale pokażę, żeby nie było. Także wydaje mi się, że my chyba wszystkich... No nie mamy jeszcze 3 postaci odblokowanych, no ale dobra. To teraz tak, standardowo dajemy nawozek i myślę, że tak, damy standardowo tutaj po 2.
Jeżeli się nie mylę, to na drzewach musimy nawieść je jeszcze bardziej. No i dobrze byłoby też te kupy poogarniać, więc myślę, że będziemy musieli jakoś to zrobić. I teraz tak, czy ja mam w ogóle tutaj gdziekolwiek spotkanie? Mamy 14-16 na Central Plaza z Merlin, będziemy mieli spotkanko. Mam nadzieję, że się uda fajnie to zrobić. Jeszcze tak, na pewno będziemy musieli pójść do Sofii na Rancho, żeby parę tam rzeczy innych jeszcze zrobić, czyli kupić to chili. Dobra, wiecie co, ja te drzewo może tak trochę bardziej po dwa jeszcze damy. No niestety właśnie kończy mi się nawóz, więc tutaj dobrze będzie chyba dzisiaj może też skoczyć właśnie na lamy, żeby troszeczkę tych wszystkich rzeczy sobie pozbierać. Dobra, to mamy wszystko zrobione, ogarnięte, także cieszę się z tego bardzo, bardzo. Jeszcze to chili będziemy musieli ogarnąć i całą resztę. No i teraz tak, tutaj standardowo też pododawajmy wszystko. To są iron bary, ale tutaj powinienem jeszcze sobie zrobić strengthened glass, bo to też mi się przyda, więc to od razu robię, niech się przerabia. Tutaj carbon steel bary nam się ładnie robią. Na razie nie będziemy dodawać więcej. Bronze bary, no to myślę, że dalej będę je tworzyć, bo one się w sumie i tak nam przydadzą. Tutaj się widzę robi szkło, więc myślę, że ja tego szkła też dam jeszcze troszeczkę więcej, także 10 niech się robi i tutaj też uzupełnimy. I wydaje mi się, że to będzie moment, w którym już sobie po prostu darujemy robienie szkła. O, nawóz widzę nam się cały zrobił, ale dobra, idziemy do Sofii na Rancho. Mam nadzieję tylko, że będzie dostęp do kupna czegokolwiek, więc na pewno kupimy to chili. A z tą papają, to tak jak mówię, wydaje mi się, że chyba lepiej jest to pozbierać, bo tam... Mówię, nie jestem na 100% pewny, ale wydaje mi się, że przede wszystkim stamtąd mieliśmy dosyć duże zapasy tego wszystkiego, więc myślę, że tutaj źle po prostu nie będzie. Dobra, teraz tak. Chili. Jest chili. To kupię w takim razie dwa razy, bo dwa razy nas stać. Znaczy, w sensie nas stać. Mamy miejsce na to po prostu. I teraz tak, jeszcze robaki. Wiecie co, zważywszy, że my i tak dzisiaj chyba najprawdopodobniej pójdziemy sobie troszeczkę połowić, to ja sobie kupię 30 robaków. Myślę, że to nam w chwili obecnej powinno nas spokojnie wystarczyć. Nie jest to może jakoś mega drogie, chociaż jednego robaka 4. No, umówmy się, że może być ok. Także myślę, że tutaj większego problemu jako takiego nie będzie. Dobra, jest godzina 13, więc my też już powolutku musimy myśleć o Merlin. Gdzie tu jest... O, teraz. To jest Higgins? Nie, to nie jest Higgins, to jest Albert od AG Construction. No dobra. Podskoczyły nam ładnie. O, i jesteśmy buddy z Albertem. Sympatycznie. Dobra, to teraz tak, sadzimy chili. A czemu jest 0 days? Oj, mam dziwne wrażenie. A nie, dobra, 3 dni. Okej. Spoko, już się wszystko tutaj wyjaśniło. To jeszcze dajmy fertilizer razy 2. No i będziemy musieli, czy słuchajcie, czy ja tego chcę, czy ja tego nie chcę, będziemy musieli to i tak wszystko poogarniać jakoś. No dobra, to teraz tak, lecimy do Commerce Commission, bo tutaj będziemy musieli zobaczyć to ostatnie już zadanie. Także mam nadzieję wielką, że nie będzie ono jakieś tragiczne. O, i są jeszcze kolejne, no tak, to wiadomo. Dobra, to tutaj już widzę, że jest błąd. I tu jest błąd. Dobra, czyli to nawet ładnie nam poszło. No tutaj to już... Aha, czyli dwa pod rząd były, spoko. Mamy łóżka, no to tutaj już widzę, że mamy tu błąd. I tutaj jest znaczek. O, 2 godziny until date, okej. Dobra, tutaj góra. I to jest, powiem wam szczerze, chyba najgorsze to krzesło. Bo tutaj zawsze jest problem, żeby zobaczyć, co jest nie tak. Ojeja. No to wam powiem, że mam mały problem, bo tu będzie bardzo ciężko znaleźć tą różnicę. Nie mam pojęcia, gdzie jest. Nie mamy niestety tej lupy. Kurczę, mógłbym w sumie tą lupę ze sobą zabierać, bo wydaje mi się, że jedna albo dwa... A, tu jest, dobra. O, nie, to nie jest to. Kurde, myślałem, że to. Jezu. O Jezu, kichnę. Dziękuję na zdrowie od razu.
Powiem wam, że bladego pojęcia nie mam, co tu jest nie tak z tym krzesłem. Failure. Dobra, mówi się trudno. Nie wiem, co tam było. Dobra, 6 kabli, więc to od razu zadanie też akceptujemy, żeby było już. I kabelki chyba jestem w stanie zrobić. Nie jestem w 100% pewny, ale zaraz sobie wrócimy na farmę i zobaczymy. I tak mamy jeszcze godzinę do spotkania z Merlin. Więc myślę, że się wyrobimy ze wszystkim. I jeszcze musimy do tego Research Center wskoczyć, żeby oddać datadiski. Dobra, teraz tak, kabelki to się chyba tu robiło. Tak, cable, potrzebujemy ich 6, więc będziemy mieli 6, więc wydaje mi się chyba, że w chwili obecnej uda nam się całość jako tako skończyć. Także myślę, że tutaj źle nie będzie. Dobra, ile idziemy do Research Center, 11 minut nam to zajmie, potem jeszcze wejdziemy, potem się już spotkamy oczywiście z Merlin. I teraz tak, co do przebiegu tych randek, to... Tak jak pisaliście, dam jej Small Silicon Chipset i to będzie jedyny prezent, który jej dam, bo to jest ten, który daje 15 przyjaźni, czyli to, znaczy no nie najwięcej, bo najwięcej to jest 30. Ale damy jej to, a potem coś tam pomyślimy, coś tam pokminimy, także myślę, że zobaczymy, jak to będzie. Dobra, research. Tak, masz 20... dostaliśmy osiągnięcie Science Power. Dobra. Dałem ci 15, bo w sumie sporo nam się udało tutaj ogarnąć. Ale wiecie co, nie wiem za bardzo od czego jest to osiągnięcie. Poczekajcie, ja sobie tutaj szybciutko na Steamie zobaczę. Provide, widzicie, czyli oddaliśmy 100 datadisków do Research Center, okej. Okay. Spoko. Sympatycznie, podoba mi się ta opcja. No dobra, i teraz tak, jesteśmy chyba na Central Plaza, jeżeli się nie mylę. Mam taką delikatną nadzieję, że to jest Central Plaza, bo ja oczywiście mam... Tak, to jest Central Plaza i mamy tutaj już spotkando. I Merlin widzę, że już jest, no bo w sumie handeczka się zaczęła. Cześć, Merlin. Oh, dating starts. To jest chyba to. So, what do you do today? Want to visit the round table? Ona będzie za mną chodzić? O, będzie za mną chodzić. Usiądźmy sobie na ławeczce. O nie, ona nie może z nami usiąść na ławce. Wiecie co? Dobra, poczekajcie. Czy my... Kurde. Tu jest jakieś... Tutaj możemy usiąść? O, I'm a little tired. Can we sit down for a while? Sure. What do we next? Casual talk, compliment gift. Ja jej dam gifta. I to są oczy, to jest oczywiście to. I like it, you're very nice. Mamy 22. What do we do next? Rest on my lap, holds hands, put around wrist, compliment, casual talk. Dobra, dajmy casual talka. That's a waste of time. I'd rather spend it researching. Aha. Researching. No dobra. Komplement. Dobra, dajmy leave. Teraz pójdziemy z nią coś zjeść. Więc Merlin, chodź. Idziemy zjeść. Szkoda tylko, wiecie co, że na minimapce niestety, jeżeli chodzi o kwestie randki, to te wszystkie wskaźniki, moim zdaniem, powinny zniknąć. Bo jest bardzo ciężko ogarnąć co i jak. Ale idziemy z nią zjeść. Także zobaczymy. Oj, widzę, że dostaliśmy mailboxa, ale to dopiero jutro. I teraz tak, tutaj powinna być podobno taka loża. To jest chyba to, prawda? Dine. Sure. Chodź. Talk about favorite foods, ask about gift order. Dobra, talk about favorite foods. Aha, ona nie jest jakby rice person, czyli nie lubi rzeczy z ryżem chyba, tak? Mam nadzieję, że dobrze ogarnąłem. Dobra, order. What do you want to have? I come here often. Pumpkin pie, caviar and mushroom in oyster sauce. Wait, you must also try well seasoned ribs and rainbow lemonade. They are top quickly. Boże, nie zapamiętam tego. Dobra, appetizer. Jeżeli chodzi o... Ona mówiła, że lubi kawior. Tylko, że wiecie co?
No dobra, to zamówmy ten kawior. Potem mamy main course. Spaghetti with hot sauce, bamboo papaya and seafood with rice. To chyba było to, co ona lubiła. Kurde, nie jestem pewny teraz, no. Baked classic spaghetti with meat sauce. No tutaj też mówiła, że nie jest właśnie tą osobą taką, która lubi ryż, jeżeli dobrze pamiętam, więc raczej z ryżem się nie będziemy ogarniać. To może wiecie co? Spaghetti with hot sauce albo spaghetti... A zamówmy zwykły z meatballsami. Dobra, menu. To jest, aha, w sensie, że mięsko. Barbecue grilled meat, smoked meat, well seasoned ribs. O tym chyba też mówiła, że to warto jest spróbować. Tylko, że z drugiej strony nie wiem, czy jest sens... Dobra, ja chcę barbecue grilled meat. Co mnie to obchodzi? Ja też chcę coś dobrego zjeść, halo. Mushroom and oyster sauce. To na pewno było, więc to na pewno wezmę. To się nawet nie będę tutaj ogarniać w jakiś sposób. Mówiła na pewno o apple pie, więc apple pie weźmiemy. I do picia ona mówiła, że bardzo dobra jest rainbow lemonade. To myślę, że to też możemy zrobić. Więc dajmy pay. Tak. Well, on the screen here, thanks for the food. 43, kurczę. Szczerze powiedziawszy, jakoś tak mocno to tam... O, ask about work. What is like directing the research center? What do you think about the Porsche Research Center? To ja myślę, że what is it like directing? Czyli jak to jest być dyrektorem? Tak, o to chodzi. We don't have the latest equipment here, but I like that even the local church minister is reasonable. Mhm. Aha, i to było tyle. No dobra. No nie powiedziałbym, żeby to nasze spotkanie tak, wiecie, ogarnęło się w trybie po prostu ekspresowym i tak dalej, i tak dalej. Co prawda mamy 47, więc jesteśmy po tej lepszej stronie, tylko czekajcie, ja bym chciał zobaczyć tą mapę, co my tutaj jeszcze mamy w ogóle do zrobienia, bo wydaje mi się, że tak na dobrą sprawę Explore the Haunted Cave możemy zrobić. Light the fireworks today, next day, ok, czyli nie mamy tutaj tak na dobrą sprawę dużej ilości rzeczy do zrobienia, więc co najwyżej mamy Seesaw, czyli ten, i mamy Swinging. No to musimy chyba tam pójść, no nie mamy za bardzo wyjścia. No obiadek już zjedliśmy, to teraz by wypadało w sumie troszeczkę inne rzeczy ogarnąć. No i tutaj jest jeszcze to drzewo, ale kurczę, jak na to drzewo wejść? Czekajcie, czy tutaj jest w ogóle coś, że siedzenie na... Chatting... A, dobra, under. Okej, okay, dobra, ogarnąłem. Czyli mamy tak na dobre... O, tylko że nasza randka się zaraz skończy, o kurde. Bo to do 16 tylko. Dajmy tu. Chodź. Tutaj, mamy tylko 3 punkty, więc ja już chyba raczej nie zdążę. Mam nadzieję, że tu będą 2. Aha, czyli nic więcej nie zrobimy, super. O, to nie tak miało wyglądać, dlaczego to nam tyle punktów zabrało? A, już jest dupa, już jest po spotkaniu. Chodź, może jeszcze usiądziemy sobie, co? Tak. Dobra, słuchajcie, mam jeszcze dwie możliwości. Tak, na pewno jej nie dam giftu, bo nic już nie mam. Dajmy jej komplement. I see your research is amazing, that's impressive. You seem very smart. No, dajmy to. My research has been documented in exactly 5 different magazines. Ulala. Pięknie. 51 mamy. No i casual talk, no. A, nie, przepraszam, nie to. No, rest on my lap. No, dajmy to. What types of gifts do you like? I'll take relics, but don't give me any junk. Aha, czyli ona nie lubi żadnych junków. Dobra, okej. No i słuchajcie, i to by było na tyle. 62 udało nam się wbić. Nie wiem, czy to jest... Over already, let's do this again sometime. No, Okej, słuchajcie, czyli w sumie poszło całkiem dobrze, bo udało nam się wbić z nią fajną relation, więc tutaj nie jest źle i wbiliśmy z nią associata. Tylko teraz tak, chciałbym zobaczyć, czy to ona dała nam jakieś... nie dało nam żadnych. Aha, tylko że associate to jest...
Aha, dobra, bo to są serduszka i te gwiazdeczki. Ojojojoj. No dobra, nieważne, ja i tak wiecie o tym doskonale, że tego nie ogarniam. No, to jest ten cały ja właśnie. Dobra, widzę, że idzie chyba Albert. Tu jest Albercik. Let's see here. Not too shabby. Także masz kabelki. Chodź, Hey, chodź, 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 chodź. Jeszcze chcę z washer tobą is on the porozmawiać, mój drogi. Bye-bye. Dobra. Okej, okay. Czyli teoretycznie. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, czekajcie, bo jest Hey! burmistrz. One tea table. Goodbye! Goodbye. Dobra, wejdźmy sobie jeszcze do Commerce Guilda, bo chciałbym zobaczyć, czy coś nowego się tu pojawiło, ale nie. Więc domyślam się, że pewnie będzie jutro. Wydaje mi się też, że. Znaczy, nie jestem tak na 100% pewny i wiecie, przekonany, ale wydaje mi się, że chyba już zrobiliśmy zadanie z mostem. Chyba, że jeszcze coś będzie. Też w sumie może tak być. Natomiast dobra, w chwili obecnej my tutaj i tak nie mamy zbytnio nic więcej do zrobienia, więc teraz tak, dobrze byłoby w sumie też połowić te ryby i ogarnąć sobie motyw z kupami, bo ich tu po prostu no już nie mamy. Pokończyły nam się wszystkie. Więc dobrze by było. Także trzeba będzie lamy potłuc, niestety. Nie wiem dlaczego zawsze jak bijemy lamy czy cokolwiek tutaj, to kurczę, gra przycina strasznie. No to jest masakra. Ile nam się w ogóle udało tego zdobyć? A, jedną sztukę. No dobra, tylko to już to nie będzie takie łatwe. Aha, i kolejna jedna sztuka. W sumie wiecie co? Byłbym wdzięczny, gdybyście dali mi informację, czy ja jestem w stanie gdzieś to zdobyć. O, może w ten sposób. Bo może moglibyśmy to gdzieś kupić, bo na ranczu u Sofii chyba nie widziałem, żeby się dało. A nie ukrywam, że byłoby miło sympatycznie, gdyby nam się po prostu udało to zrobić. I mieć troszeczkę wiedzy. Czemu ja w ogóle siekierą biję? Chryste, panie, co ja robię? No i. A, tu jest jeszcze. Tak, bo one się będą respić powoli. No tak, tylko że widzę, że niestety chyba nic więcej nam się tutaj. Mamy tylko trzy sztuki. Kurde, wielka szkoda. Dobra, ale teraz tak. Ja jeszcze sobie zerknę na wasze komentarze, bo odnośnie ryb. Będziesz musiał zrobić mu seafood stew mix, a do tego potrzebujesz catfisha. Łowisz w Porsche River, czyli przed mostem na bursztynową wyspę, i banner z fisha łowisz na bursztynowej wyspie. Dobrze, wisu będziecie potrzebna jeszcze kalendra, która rośnie za jaskinią na bursztynowej wyspie. Dobra, to teraz tak. Rozumiem, że. No tak, to jest Amber Island. I tutaj mamy jeden fishing spot, tutaj mamy drugi, i tutaj gdzieś jeszcze jest ta kolandra cała, czyli kolendra. Dobra, czyli ja potrzebuję catfisha, więc catfisha dobrze będzie sobie tutaj połowić. Więc słuchajcie, ja myślę, że zrobimy sobie to w ten sposób, że ja standardowo mam to po prostu utnę. No jak już troszeczkę połowię, to oczywiście się ogarnie. Także słyszymy się za chwilę. Okej, moi drodzy, słuchajcie, udało nam się wyłowić baner z fisha, udało nam się trochę wyłowić catfisha, więc on nawet się zrumował prawie. Więc jesteśmy na dobrej drodze, żeby tutaj wszystko ładnie ogarnąć. I teraz tak. Dobrze by było, moi drodzy, ogarnąć sobie jeszcze tą kolendrę całą. Ona podobno. Mam nadzieję, że to jest to. Nie, to jest Reason. Tylko teraz jest pytanie, czy to aby na pewno rośnie, kurczę, tutaj. Chociaż jest napisane, że czekajcie. Za jaskinią na bursztynowej wyspie. Ale za jaskinią na bursztynowej wyspie to jest chyba tutaj. No to jest chyba jedyna jaskinia tu. A może tu? Nie, no to jest, słuchajcie, żywica. No i teraz będzie kwestia tego, czy ja to na pewno znajdę, bo tutaj w większości jest, zobaczcie, w większości jest żywica, nie ma kolendry. Ojojoj. To powiem wam, a nie, nie, czekajcie, to są kryształy. No to słuchajcie, chyba nie ma kolendry. Oj, nie chciałem cię uderzyć, przepraszam. A może to jest krzaczek kolendry, co? Nie, no to jest drzewo. Co ja gadam? Za pierdoły. No to dziwne. Kolendry nie ma. Kolendry, moi drodzy, tutaj nigdzie nie widzę. Wiecie co? Ja może sobie szybko sprawdzę na Wiki. To się pisze.
jeszcze koriandra. Porsia. Teraz słuchajcie, zobaczymy, gdzie to rośnie, bo powiem wam szczerze, że... A to jest koriander, a to ja mamy przecież koriander. Słuchajcie, jeżeli dobrze pamiętam, to na pewno, słuchajcie, rośnie w tym. No tu jest, słuchajcie, ewidentnie napisane, że Gatorade on Amber Island behind the cave. Ale ja to, moi drodzy, na pewno, ale to na bank mam w ekwipunku. Także tutaj nie jestem gdzieś tam... nie obawiam się, że tego nie mam. Może w ten sposób, bo wiem, że na pewno to jest w skrzynce. Bo ja to chyba tutaj zebrałem, jak byliśmy. Także zaraz jeszcze się upewnię i zobaczymy, bo wiecie co, w takim razie, skoro tutaj tak sytuacja wygląda, to moglibyśmy właściwie tak na dobrą sprawę ten T-set zrobić na urodziny Presleya, bo to na 23, chociaż to za dwa dni dopiero, ale to nieważne, no ważne, żeby też było, tylko oczywiście standardowo jak zawsze trzeba w odpowiedniej kolejności to wszystko powkładać, więc może ja się tutaj już do tego powolutku przygotuję. Czekajcie, pierw idzie catfish, no to jednego może ja sobie to podzielę, żeby się nie pomylić, także jeden catfish jest, potem idzie bannerfish, to była ta ryba chyba. Także jest bannerfish, potem idzie coriander, to będziemy mieli jeden miód i jedno mięso. Mięso na pewno gdzieś tam mamy, miód na pewno też jest, więc tutaj wydaje mi się, że nie będzie problemu ze stworzeniem tego. Jest coriander, dokładnie, dobrze mi się wydawało, że to jedno będziemy mieli. Tam jest jeszcze miód, miód jest na pewno. Tylko on powinien być chyba w jedzeniu, tak mi się wydaje. Jest miód. Nie, to jest Royal Honey. Tu jest miód. Dobra. A gdzie ten miód mi trafił? Skoro podzieliłem go w ogóle? No nie, nie mogę go podzielić. Dobra, to zrobimy tak. Jeden miodek i jedno mięso. A to też tak nie mogę... O, nie to, to chcę. Dobra, to sobie to tutaj posortujmy, żeby to właśnie w odpowiedniej kolejności wszystko powkładać i mam nadzieję, że to wyjdzie. Także cooking set i robimy to w ten sposób. Add ingredients, miodek i mięso. I się gotuje. Start cooking. Seafood stew mix, dobra. Czyli udało nam się to zrobić, tak? Mam nadzieję, że to jest to. Seafood stew mix, dobra, super. Także elegancko, mamy to zrobione, więc jest fajnie i tutaj daje nam 10% szansy na trafienie krytyczne, więc żarcie dla naszego Presleya posiadamy, więc bardzo mnie to cieszy i oczywiście już nie mam miejsca na kolejne rzeczy, więc w sumie wiecie co, może dobrze by było ogarnąć jeszcze te wooden storage, bo w sumie trochę ich mamy jeszcze, może zrobię 5. Tylko oczywiście one są tak poustawiane, że są poustawiane. Trzeba by tu było z nimi porządek jakiś, kurczę, porobić, powiem wam szczerze. Ale dobra, wiecie co, ja nie będę tutaj robić porządku z wami, nie będziemy się tutaj bawić w jakieś tam, wiecie, pierdoły, ja sobie to po prostu wszystko posortuję, jak będę mieć wolną chwilę. Może przed następnym odcinkiem się, wiecie, jakoś ogarnie i to wszystko posortuję, bo tutaj plus jest taki, że można sobie po prostu tylko siedzieć i nic się tutaj nam krzywdy nie robi, także na pewno raczej tutaj wszystko poogarniam. No i co? Jeszcze może, wiecie co, zobaczmy, jak się tutaj nam przetwarzają te wszystkie rzeczy. 5 carbon steel barów, bardzo ładnie, ale to robimy dalej. Nie będziemy się tutaj ograniczać. Magnesian bary też nam się robią, także sympatycznie. Dodam od razu nowe. O, szkło nam się zrobiło, bardzo dobrze. Mogę zrobić jeszcze jakieś, możemy zrobić... Ale to w sumie 2 sztuki, to nie. To sobie na razie odpuścimy, bo wydaje mi się, że już nam to wystarczy. Więc oczywiście carbon steel bary i skończyło nam się, widzę... charcoal nam się skończył. To wiecie co? Ja w takim razie wywalę to ten jeden glas i zrobimy charcoala. No tutaj na szczęście możemy go mieć sporo, także... Większych bądź też mniejszych problemów być nie powinno.
No, także jest, powiem wam szczerze, naprawdę, naprawdę elegancko. I teraz tak, widzę, że trochę drewna można by jeszcze ewentualnie pozdobywać, żebyśmy, wiecie, ogarnęli całą energię naszą. Także dobra, moi drodzy, ja myślę, że my w tym miejscu sobie zakończymy. Także ja za dzisiejszy odcinek wam bardzo serdecznie oczywiście dziękuję. Jeżeli wam się podobało, pamiętajcie zostawić łapkę, komentarz i subskrypcję. Wpadajcie na wszystkie SM-ki, czyli social media. A my słyszymy się w następnym odcinku już za tydzień. Także czekam na wasze informacje, co powinniśmy ewentualnie porobić dalej. Więc cóż, słyszymy się w next epizodzie. Także dzięki wam za uwagę. Trzymajcie się, cześć, pa pa.